skusza Redeco. www.redeco.pl. Na początek szachy klasyczne i czwarty turniej seniorów, który rozegrano podczas dwóch dni w połowie września. Znów kilka partii stało na bardzo wysokim poziomie. Poznaliśmy nie tylko zwycięzcę tego starcia, ale i najlepszego zawodnika tej edycji OMW. W turnieju wygrał Franciszek Sarnecki, który wyprzedził Macieja Stelmaszuka i Wiesława Rosiennika. Najwięcej powodów do radości miał jednak Stelmaszuk, który sięgnął po tytuł mistrzowski. Kolejne miejsca na podium w najbardziej prestiżowej kategorii zajęli Michał Hołownia i Franciszek Sarnecki. Szachistom pozostały jeszcze zmagania w szachach szybkich. My też nieco podkręcamy tempo, bo za nami kolejny turniej w badmintonie. Piąty odcinek walki o miano najlepszego przebiegał w sportowej atmosferze. Scenariusz zawodów był ciekawy. Jak zwykle zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. Pośród młodziczek do lat 14 najlepsza okazała się Alicja Żarczyńska z Milicza. Grupę juniorek do 19 roku życia wygrała Małgorzata Rojek, też z Milicza. Wśród juniorów triumfował natomiast wrocławianin Stanisław Wolańczyk. Zmagania seniorek, co ciekawe, i znów wiktoria Małgorzaty Rojek. Dwie ostatnie kategorie panów, czyli senior i starszy senior, to wygrane kolejno Wojciecha Cerazego i Dawida Krawca. Kolejny turniej 18 października. Teraz na tapetę bierzemy miłośników tenisa ziemnego. Ich rakiety już wiszą na kołku, bowiem rozegrali ostatni turniej w ramach bieżącej edycji otwartych Mistrzostw Wrocławia. Cztery starty decydowały o losie tych, którzy walczą o podium. Zmagania podzielono na cztery kategorie. W gronie kobiet najlepsza podczas ostatniego turnieju okazała się Anna Pozlewicz w grupie seniorów. Radość u Krzysztofa Ładysza, wreszcie u seniorów starszych wygrana Wiesława Galasa. Klasyfikacja generalna ma się następująco. Mistrzynią Wrocławia została Paulina Oczko, wyprzedzając Danutę i Annę Pozlewicz w grupie seniora. Triumf Krzysztofa Ładysza przed Dariuszem Wójcikiem i Michałem Komorskim. U seniorów starszych najlepsi to Tomasz Cetera, Mirosław Kłodkowski i Wiesław Galas. 46 drużyn wystartowało w otwartych Mistrzostwach Wrocławia w petance, które odbyły się w Parku Południowym. Tym razem poznaliśmy najlepszych w dubletach. Walka była bardzo zacięta. Na starcie pojawili się zarówno młodzi, jak i doświadczeni zawodnicy. Warto podkreślić, że największe grono stanowili uczniowie wrocławskich szkół gimnazjalnych i licealiści. Wygrał zespół Paul France, czyli Zdzisław Cilinć i Daniel Daros. Drugie miejsce wywalczyła ekipa Edek i Sergiusz. Jej skład to Edward Serafin oraz Sergiusz Gądek. Najniższy stopień podium natomiast dla Pepe, Urszuli Parchanowicz i Piotra Matczuka. Na koniec wieści z aren OMW. Zaglądamy jeszcze na pola marsowe Stadionu Olimpijskiego, gdzie rozegrano czwartą kolejkę Ultimate. Do zawodów przystąpiło sześć drużyn, w tym dwie ekipy juniorskie. Oczywiście młodzi przede wszystkim się uczyli, a że mają od kogo, udział w kolejnych zawodach wychodzi im coraz lepiej. Zwycięstwo w tej edycji trafiło w ręce ekipy KWR Knury. Kolejne miejsca na podium należały do Flow, AZS-u, AWF-u Wrocław i do Młotków. W najbliższym czasie na arenach otwartych Mistrzostw Wrocławia rozegrane zostaną turnieje w tenisie stołowym, ergowiosłach, szachach szybkich dorosłych oraz kolejne mecze różnego szczebla u siatkarzy i siatkarek. Relacje z imprez w kolejnych kronikach otwartych Mistrzostw Wrocławia w Sport Game. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl